joga twarzy, to bez sensu. Na mnie to nie działa. No jeśli nie działa, to mamy jasny sygnał, że z doświadczonym instruktorem trzeba dobrać intensywność działań, bo być może są po prostu za mało intensywne, bo prawo ludzkiej fizjologii jest takie, że jak stymulujemy mięsień, czyli na przykład będziemy regularnie napinać biceps, to on nie ma wyjścia, musi się wzmocnić. Jak będziemy regularnie stymulować tkanki masażem, one też nie mają wyjścia, nasze fibroblasty zaczną skórę ujędrniać i wzmacniać. Jeśli mówisz, że nie działa, to może masz na myśli to, że jogą twarzy nie jesteśmy w stanie Cię odmłodzić o 15 lat. Nie, aż o tyle rzeczywiście nie. Dlatego chciałabym Ci zaproponować taki program minimum, a jeszcze tylko powiem, że na pewno działa wolniej niż zastrzyk i zresztą inaczej, ale na pewno zdrowo i bezpiecznie. A ten program minimum w związku z tym to spróbuj suplementacji eliksirem dla pięknej cery i po miesiącu naprawdę zobaczysz efekty wysycenia tkanek budulcem i na przykład będziesz czuła, że policzki są znacznie jędrniejsze. Ale sam kolagen to jeszcze nie wystarczy. Dam Ci jedno krótkie ćwiczenie, za to bardzo intensywne. 3 minuty dziennie, zrobisz je 3 razy dziennie, ale bez oszukiwania 45 sekund. Dobrze? Tutaj sobie wygładzimy obszar oczu i czoła, wciągniemy mocno policzki, wesiemy i teraz będziemy je napinać statycznie przez 30 sekund. Uwaga! A potem zaczynamy pulsować, czyli próbować je napinać i rozluźniać. Widzisz te mięśnie, tak zwane jarzmowe? One są jak biceps. Powinny zadziałać. Jeśli nie zadziałają, no to ja się będę musiała zastanowić nad zmianą zawodu.